Posłowie Platformy Obywatelskiej Borys Budka i Jacek Protas odwiedzili Działdowo, by z mieszkańcami porozmawiać o bieżących problemach, ale i o planach na zbliżające się wybory. Dla kogo odbyło się to spotkanie? Myślę, że dla wszystkich. Przede wszystkim dla mieszkańców miasta Działdowa, jak również powiatu. Liczba około 50 osób jest na pewno zadowalająca. Szkoda, że jest to akurat środa, a nie jakiś dzień może piątkowy czy czwartkowy, ale aktywność osób, które uczestniczyły w spotkaniu, świadczy o tym, że to spotkanie było nie tylko potrzebne, ale myślę, że nawet niezbędne. Chcę zaznaczyć, że nikt nie był przewożony autobusem, jak to czasami bywało w przypadku spotkań innych polityków z innej opcji, o których dzisiaj też mówiliśmy. Jesteśmy po otwartym spotkaniu w Działdowie. To normalne, że jako politycy Platformy Obywatelskiej spotykamy się w każdym tygodniu w terenie z naszymi i zwolennikami, ale również zapraszamy przeciwników po to, żeby porozmawiać. Nasze spotkania nie są czytane z kartek, nasze spotkania są dla każdego otwarte. Rozmawiamy o tym, co najważniejsze, o Polsce, o regionie, o naszych planach, o tym, co będziemy robić po wygranych wyborach, jakie będą pierwsze decyzje, odpowiadamy na pytania, dlatego tutaj w Działdowie rozmawialiśmy między innymi o kwestiach związanych z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o kwestii przywrócenia w Polsce praworządności. Rozmawialiśmy o systemie edukacji. Rozmawialiśmy o kwestiach socjalnych, o tym, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane, w szczególności program 500+. To są takie pytania, które nurtują ludzi. No i od tego my, politycy, jesteśmy, żeby na takie pytania odpowiedzieć. Musimy się spotykać z ludźmi, musimy ich zapraszać na takie bezpośrednie spotkania, podczas których nie tylko my będziemy przekazywali im program Platformy Obywatelskiej. Nie tylko my będziemy mówili o tym, co jako parlamentarzyści robimy w Sejmie, jak się przygotowujemy do wyborów, ale również będziemy mogli wysłuchać opinii, oczekiwań mieszkańców, którzy przecież będą głosować w tych wyborach, będą decydować o tym, kto w Polsce będzie za rok rządził. Bardzo się cieszę z tego spotkania w Działdowie. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło. Bardzo ciekawa dyskusja, bardzo takie mądre, wyważone wypowiedzi i twarde pytania i twarde oczekiwania również stawiane nam jako parlamentarzystom, jako przedstawicielom opozycji. No ja jestem bardzo zbudowany, dlatego że pomimo tego, że spotkanie odbywało się w tygodniu, w godzinach popołudniowych, że często ludzie jeszcze gdzieś pracują, to ponad 40 osób na spotkaniu to zawsze może cieszyć. Warmia, Mazury, całe województwo to jest taki, jak my to nazywamy, swinging state z angielskiego, nawiązując do wyborów, które właśnie w Stanach się odbyły, czyli województwo, które pokazuje pewien trend. I tutaj wiemy doskonale, jak każde województwo jest ważne, ale te takie, które są na pograniczu poparcia dla naszych rywali politycznych, one dla nas są wyborczo bardzo istotne. I tak jak województwo śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, również warmińsko-mazurskie jest takim wahającym się i stąd też nasza szczególna uwaga, atencja właśnie do takich miejsc. Na pewno będą kolejne. Trudno mi zagwarantować, kto będzie kolejnym naszym gościem i trudno mi w tym momencie również ustalić jakiś precyzyjny termin, ale już rozmawialiśmy o tym, aby osoby, które stanowią trzon, fundament Platformy Obywatelskiej odwiedziły nasze miasto. Nie chciałbym za dużo w tym momencie zdradzać, o kim myślimy, kogo planujemy i kto już delikatnie nam zasugerował swój przyjazd. Na to przyjdzie stosowna pora, stosowny czas. Mam nadzieję, że zainteresowane osoby będą usatysfakcjonowane. Będziemy tu wielokrotnie jeszcze przed wyborami. Ja osobiście oczywiście, bo to mój okręg wyborczy, ale będę starał się zawsze zapraszać koleżanki i kolegów z innych regionów, takich jak Borys Budka, czy wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska, z którą tutaj byłem. Byłem tutaj również z kilkoma innymi politykami, więc na pewno będziemy tutaj w Działdowie częściej. Zapraszamy bardzo serdecznie na te spotkania. One są otwarte, mile są widziani również ci, którzy niekoniecznie są naszymi zwolennikami. Chcielibyśmy z nimi podyskutować. Może przekonamy ich do tego, co robi Platforma Obywatelska. Podobnych spotkań będzie więcej. O kolejnych poinformujemy wkrótce.
dobrze. Ciekawe, ja patrzę, żeby